Zaczynamy nową serię. Zobaczymy. Stara gra, bardzo stara, bo jeszcze z lat 90. Dwie części wypuszczone przez Sida Meiera? Chrisa Sawyera. Był Chris Sawyer, nie Sid Meier. Sid Meier jest od Cywilizacji. Chris Sawyer jest od Transport Tycoon Deluxe. I od Transport Tycoon. W pierwszej chwili wyszły te dwie. Najpierw był Transport Tycoon. Dobrze się grało, dobrze się sprzedawało. Potem gra doczeka się drugiej części, w której pojawiły się nowe scenerie, troszkę rozbudowane, poprawione błędy. A od kilku lat trwają prace nad Open Transport Tycoon Deluxe, czyli tym, co właśnie widać na ekranie. Gra jest rozbudowana, pojawiają się jeszcze nowsze funkcjonalności, poprawione stare błędy. Od lat rozwijana produkcja, wciągająca, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, to mogę to godzinami obrabiać. O co chodzi? Tak jak widać w tle, na kafelkach buduje się przedsiębiorstwo transportowe. Są samoloty, są statki, są pojazdy drogowe, autobusy i ciężarówki. I jedna z największych funkcjonalności tej gry, czyli pociągi, pociągi i pociągi. Połowa tej gry rozgrywa się wokół pociągów. No ale zobaczmy, czym to się je. Najpierw sobie wejdę w ustawienie, jeszcze zmienię parę opcji tu. Takich jak chociażby... Co my tu możemy zmienić? Autosave, grafika 60 Hz, zestaw grafik, zestaw dźwięków, zestaw muzyki. Jednostka monetarna. Wejdźmy sobie... Nie w funty, tylko może w złotówki. Gdzieś tu powinny być. Polish złoty, PLN. Proszę bardzo, będziemy jechać w złotówkach. Tu powinna być jeszcze gdzieś opcja pod tytułem, którą stroną drogi poruszać się będą pojazdy. Bo tak, taką opcję też można wybrać. Jeżeli lubicie grać w Wielkiej Brytanii, to będzie grane po prawej stronie. Jeżeli lubicie grać w innym kraju, to możecie tak zrobić, że będzie to grane w tamtej miejscówce. Full screen. No cóż, podoba mi się full screen. Nie będzie widać tych wszystkich menusów, nie będzie widać niczego dodatkowego. Trochę słabo kursor widać. Gra rozpoczyna się, może inaczej. Transport Tycoon rozpoczynał się w 1932 bodajże roku i kończył 100 lat później. Transport Tycoon Deluxe i Open Transport Tycoon Deluxe zaczynają się w 1950 roku i kończą się także 100 lat później. Zobaczymy, czy uda się dociągnąć do tablicy rekordów. Ustawienia podstawowe. Localization, metryczka, moc, tona, system, ok, interface. Viewports. Większość tego nie będę zmieniać, nie w tej wersji. Fast forward, auto save, bla bla bla. Team chat niepotrzebne. To są uproszczone opcje, zaawansowanych nie będziemy dłubać. No, non stop, far end, auto renew, ok. Bez inflacji, pożyczka 1 800 000 złotych. Koszty utrzymania infrastruktury, tak poproszę. Koszty utrzymania pojazdów niskie, koszty utrzymania konstrukcji i budowania niskie. Limity. Tu nie zmieniam nic. Wypadki. Czy ja chcę wypadki? No, a na razie możemy zostawić bez. Czy tu coś będziemy zmieniać? Jeździ po prawej stronie, to jest to, o czym mówiłem.
automatycznie pauzuj i znowu grow. Tak poproszę, bo będę opowiadać za chwilę. Środowisko. Funding buildings, towns, industries, economy smooth. Okej. I przeciwnicy. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, więcej nie zmieniamy w bazowej wersji. Może kiedyś pogramy w bardziej zaawansowaną wersję i będzie więcej opcji potrzebnych do rozbudowania. Ale co? Mamy cztery rodzaje terenu. Zabawkowy, Toyland, dzierwata cukrowa rośnie na drzewach, pustynia, Alpy i zwykły. Zacznijmy od zwykłego. 256 na 256. Ty płaski, bez specjalnie tutaj zmienionych utrudnień. Woda dookoła świata. Zaczynamy w 1950 roku. Nazwy miast. Może polskie. Zobaczymy, co z tego wynikli. No to zaczynamy. Tak wygląda świat. Na górze jest menu, którego pewnie nie zobaczycie, bo jest przysłonięte. Nie, nie jest przysłonięte. Ta muzyka gra dla mnie troszeczkę za głośno w słuchawkach, ale to się przyzwyczajmy. Są drzewka, na środku ekranu widać jakąś kopalnię, jakieś miasta. Możemy tu przesuwać, szukać sobie, zobaczmy w ogóle tak. Mapa świata. Świat nie jest wielki. Składa się z miast i z zakładów przemysłowych. Jednym z zadań jest wożenie pasażerów pomiędzy miastami, innym z zadań jest wożenie towarów między zakładami produkcyjnymi. No, to zobaczymy, co tu z tego wynika. Dobra, jedziemy z tym. Zacznijmy od zrobienia firmy. Rok 1950. Poproszę nową twarz. Szybką operację plastyczną. Jakaś fajna, może być. Podobna do mojej. Facjata, dobra. Kolor. Ktoś zamawiał jakiś specjalistyczny kolor? Czy mogę zmienić ten kolor? Tu mogę zmienić kolor. Bardzo dawno w to nie grałem. Jaki kolor? Czerwony dajmy. On się... pomarańczowy, złoty? Złoty. Purpurowy może, nie. Czerwony. Dobra, zostawmy złoty. Czy zielony? Standardowy. Zielony standardowy jest słabo widoczny na mapie, dlatego akurat w tej grze wolę złotego unikać. Ale pomarańczowy też niech będzie. Nazwa prezydenta. Czyli, że mnie. O, tu. Kurzacz.pl. Okej. Zbudujemy siedzibę. Może tu, na pauzie nie zbudujemy siedziby. Dobra. Zbudujmy tu siedzibę. Będzie sobie ten domek tu jakiś czas funkcjonować. Co my tu jeszcze powinniśmy zobaczyć za chwilę? Tryb wiadomości chciałem ustawić. Ale to chyba tak łatwo go nie będzie do wykonania. Transparency options się przydadzą za chwilę. A, wrócimy sobie do tego. Dobra. Mamy tu, tak, co my tu mamy? Kopalnia węgla. Kopalnia rudy żelaza. Fabryka, tartak, farma, las. Tartak i las, to są blisko. Można wozić tu drewno. Z farmy wozimy żywe zwierzaki i zboże do fabryki.
z kopalni żelaza, rudy żelaza wozimy do stalowni, a ze stalowni do fabryki. Gdzieś tu była, tu jest fabryka. Co tu jeszcze jest? Elektrownia. Do elektrowni wozimy węgiel. Pole naftowe do rafinerii. W późniejszej części gry będzie jeszcze dostępna platforma wiertnicza gdzieś dookoła. I to jest właściwie wszystko, co tu się dzieje w tej wersji podstawowej. Jeszcze z rafinerii i z fabryki. Jak odpowiednio dużo się uzbiera towaru i odpowiednio duże miasto jest, wozimy towary do miasta. I w przyszłości dalekiej jeszcze w samym mieście pojawią się banki i pomiędzy bankami będzie można wozić. A pomiędzy miastami generalnie wozimy pasażerów i pocztę. Co my tu mamy? Gdzie tu jest jakaś ładna elektrownia? Niedaleko kopalni. Tu mamy blisko. A w jakiś coś, co w linii by było jeszcze prościej? Tu właściwie jest w jednej linii takie coś do zbudowania i więcej takich prostych nie widzę. Dlaczego interesuje mnie węgiel i kopalnia i elektrownia? Ponieważ są to zakłady, które są bardzo opłacalne. One są najbliżej siebie. Tu możemy zbudować. Dobra. Jedziemy. Zbudujemy tory kolejowe. Stacja. Jeden tor, trzy pola długości. Cyk. I druga stacja. Tak samo. I tu pociągniemy sobie tory kolejowe. I dobudujemy do tego depot. A w depocie kupimy sobie jakąś bazową lokomotywkę. Co my tu mamy do dyspozycji standardowego? Ginzu. Stać mnie na Ginzu? Może niekoniecznie od początku. Później sobie ją wymienimy. Kup pojazd. Chaney Jubilee. Parowóz. OK. I niech ma trzy wagoniki na początek. I tu mamy. Teraz wybierzemy trasę. Proszę jechać do kopalni, a potem do fabryki. I w kopalni będziemy czekać na załadowanie do pełna. I uwaga, puszczamy nasz pierwszy pociąg. Ciuch, ciuch. Super! Pierwszy pociąg dojechał. Teraz on tu się ładuje, w tej chwili masz 10%. Ta kopalnia sobie tu ładuje, 126 ton miesięcznie produkuje. Ale dobrze. Może nie ma co czekać na ten pociąg. Sobie go zostawimy tu w okienku. I znajdziemy tę drugą kopalnię tu. I zrobimy dokładnie to samo. Tu trzy. Tu trzy. I tory kolejowe łączące. I depot. Depot możemy zbudować tu trochę bliżej tym razem. Jubilee. Cyk, cyk. Full load. Jedź. Tu jest center? Nie. Tu jest ten. A jak jest wycentruj? Ops. Tu jedzie sobie. Będą pierwsze pieniądze! Uwaga, będą pierwsze pieniądze. Tru, 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 tru. Dojeżdżamy. Rozładowujemy. I zapłata. Stryk. 7,5 tysiąca. A drugi pociąg. Wszystko fajnie, tylko nie kupiłem mu wagoników.
Mój błąd. Teraz będzie miał. I niech sobie jedzie. I tu sobie ten pociąg będzie już zarabiać. Możemy sobie obejrzeć teraz tu fabrykę. Co akceptuje? Akceptuje węgiel. Możemy obejrzeć sobie stację. Stacja w tej chwili tu nic nie ma. Jest taki zasięg, jak widać na ekranie tego. Pociąg odjeżdża. Dobra, zobaczmy pociąg sam. W pociągu samym też możemy obejrzeć różne dodatki. Jak prędko jedzie, jak stary jest, ile nas kosztuje utrzymanie go, profit jaki zrobił w tym roku, czy jesteśmy na plusie, czy nie jesteśmy na plusie. Na razie jesteśmy dosyć mocno na plusie, bo jest 5000 na plusie. Jaki towar ma tu, ile może zabrać, ile jest warte, ile w tej chwili wiezie. Cała masa różnych przydatnych i mniej przydatnych opcji. W każdym razie jakieś pieniądze robimy. Budżetowanie. Ile co nas kosztuje? Zyskamy 15 tysięcy. Straciliśmy 9 tysięcy łącznie na budowę, podatek od pożyczki, budowy, różne takie rzeczy. Ogólnie jesteśmy prawie 300 tysięcy złotych w plecy względem tego, co zaczynaliśmy. Ale to wydaje się, że dosyć prędko będziemy w stanie odrobić. Tu mamy coś nowego, czego jeszcze wcześniej nie widziałem w tej grze. Koszty infrastruktury właśnie. Ile pól mam? 62 pola z torami. Bardzo ciekawe. I kosztuje nas to 3 tysiące złotych rocznie. Jest to tu uwzględnione gdzieś? Order. Czy nie jest to uwzględnione gdzieś tu w tych kosztach wszystkich? Property maintenance. Tu to jest uwzględnione zapewne. Dobrze. Tu sobie te pociągi jeżdżą. Można jeszcze pociągi obejrzeć na takim widoku. I tu też jest informacja wtedy, że profity mają 23 tysiące w tym roku te wszystkie pociągi. Czyli generalnie coś tam zarabiamy. Pociąg numer 1 już 19 tysięcy zarobił. Pociąg numer 2 4 tysiące zarobił. I sobie będzie jeździć. Dobra, czy tu jeszcze gdzieś możemy poszaleć? No może znajdziemy jakieś duże miasto i zbudujemy tam drogę. Lista miast. Proszę bardzo, jest coś takiego jak lista miast. Tu gdzie są uśmieszki, to są miasta, które są obsługiwane przeze mnie w jakikolwiek sposób. Tu jest Katowice, Lutomiersk i Opoczno, zgodnie z tym, co widać. Posortujmy sobie te miasta według wielkości, według populacji. Największe miasto to Krynica Większa. Co tu? No 3,5 tysiąca mieszkańców. Drugie miasto to jest Ozimek, tu w okolicy, troszkę słabe. A Zakopane... Tu jest Zakopane, ale tu nic dalej blisko nie ma. Stary Wolin, Hel, Ozimek, Zielona Nidzica. Tu nic blisko nie ma. Tu są dwa spore miasta. O, to może tu wykorzystamy. Aczkolwiek jest dosyć duża wysokość między nimi. Tu jest ładnie. No, oparamba. Tu sobie zbudujemy. Przez pola będą pruć autobusy. No dobrze, no więc tak, droga. Połączymy te dwa miasta. I już tu są te dwa miasta połączone i być może zaraz trzecie dołączymy. Tu sobie zbudujemy przystanek autobusowy. Jeden przystanek autobusowy, może tak, łączymy przezroczystość budynków. Na chwilę przynajmniej. One są takie tu częściowo przezroczyste albo całkowicie wyłączone. Drzewka sobie też włączymy częściowo przezroczyste.
teraz tak, co tu możemy zrobić? Autobus, żeby zawrócić, potrzebuje mieć miejsce, żeby to zrobić, więc tu zrobimy przystanek 1, a tu zbudujemy przystanek numer 2. I podobnie tu. Gdzie by to zbudować? Może tu i tu. I warsztat autobusowy zbudujemy sobie gdzieś tu po drodze. Tu jest, w samym środku. Ten warsztat będzie obsługiwać oba te miasta, dzięki czemu będziemy mieli jakiś problem z głową. Na początek jeden autobus na każde miasto. I tu mamy tak, pierwszy autobus będzie jeździć pomiędzy tymi dwoma przystankami, drugi autobus będzie jeździć pomiędzy tymi dwoma przystankami. Muzykę ja poproszę jednak trochę ciszej, będzie mniej irytować. Czy ta głośność w ogóle działa? Troszkę działa. Odkąd się autobusy zaparkują na danej stacji, będą się zbierać pasażerowie. I tu mamy tak oba przystanki w Bydgoszczy. Zazwyczaj pierwszy jest bez nazwy i oba przystanki w Zielonej Krynicy. Tu już widać, że pasażerowie czekają. To oznacza, że możemy zrobić dwie rzeczy. Jeszcze jeden autobus. I ten autobus puścimy pomiędzy stacją Bydgoszcz Centralna i stacją Krynica Centralna. I będzie jeździć na międzymiastowym. I tu już się pasażerowie będą dosyć intensywnie zbierać. Te miasta powoli zaczną się rozrastać. To może dodamy tu jeszcze w takim razie to trzecie miasto. Zaszalejemy. Co my tu możemy zbudować? Autobus. Jeden autobus niech sobie tu będzie, może tu, a drugi autobus zbudujemy w samym centrum, ukryty pod tabliczką z miastem. Tu są pod tabliczką z miastem, jak się kliknie, to są też informacje o mieście. Ma populację taką, tyle i tyle domków, dostarcza tyle pasażerów, poczty i miasto w tej chwili nie rośnie. A Zielona Krynica jest rosnąca co 143 dni. Dobrze. Tu by trzeba połączyć te miasta. Tu się akurat ta droga tu układa. Więc mogę tu tę drogę zbudować. To mnie będzie kosztować kupę pieniędzy. I tu zbudujemy drogę. I te miasta w ten sposób są już połączone też ze sobą. A to oznacza, że mogę zbudować jakiś drugi depot tu po drodze też. Będzie bliżej. Ok. Depot zajezdnia. Tu poproszę jeszcze trzy autobusy. Pierwszy z nich będzie jeździć w tym mieście. Drugi z nich będzie jeździć między centralnymi stacjami tych dwóch miast. A trzeci będzie jeździć między centralnymi stacjami tych miast. W ten sposób mamy tu już 6 autobusów. I co się okazuje? Mamy kupę stacji, kupę przystanków, ale tak naprawdę nie wiemy, ile na nich jest pasażerów. Ale możemy też to otworzyć. Mamy listę stacji. Możemy wykluczyć wszystkie poza tymi, które nas nie interesują, bo nas tylko autobusy interesują. Posortuj według czekających towarów.
To w Wołominie Centralnym czeka 20 pasażerów. W Krynicy Centralnej czeka 14 pasażerów. Każdy z tych trzech przystanków jest obsługiwany przez 3 pojazdy. To należy pamiętać. Co tu jeszcze mogę zrobić? Koniec roku. Pierwszy rok za nami. Skończyliśmy pierwszy rok. Tu się pojawiały informacje z tego roku. Przepuściliśmy łącznie 430 tysięcy z 600 tysięcy pożyczki, które mieliśmy. No ale 150 tysięcy zarobiliśmy, a duża część tych wszystkich zakupów to była związana z zakupem nowych pojazdów. Ile czasu trwał pierwszy rok? Mamy 20 minut nagrania. Trochę mniej, bo sporo gadałem. 20 minut na rok gry? Możliwe. Koszty nam tu rosną. Już inflacji nie ma i nie będzie, więc tu nam to nie będzie przeszkadzać. Ile poczty tu produkujecie? No dobra, to zrobimy tu. No, tu jest popsuty autobus, proszę państwa. Dymił się. Tak niestety się dzieje. Im starszy pojazd, tym bardziej się dymi. Gra jest troszkę pikselowata z tymi grafikami. Grafiki mogę sobie wymienić później na lepsze, ale to... nikt nie widział, nikt nie słyszał. Dobrze. Zrobimy tu poczty. Żeby tu zrobić pocztę, będzie potrzebna nam budowa i nowej stacji. Tym razem stacja towarowa. I stację towarową zbudujemy troszeczkę inny sposób. I tu zbudujemy najpierw w tym miejscu. Tu jest budynek. To może zrobimy tak. Wjazd po prawej stronie. Jeśli dobrze pamiętam, z klawiszem Ctrl to się buduje. Tak. Poproszę jako Krynica Centralna to połączenie. W ten sposób stacja Bydgoszcz Centralna, co widać po ikonce, jest obsługująca jednocześnie i pocztę, i ruch pasażerski. Podobnie zrobię tu z pozostałymi stacjami. Tylko dobre miejsce muszę wybrać, żeby nie zablokować sobie ruchu i możliwości rozbudowy miasta. Z kontrolem w tym miejscu poproszę zielona Krynica Centralna w tym miejscu i tu, gdzie by tu zbudować ten przystanek z kolei, żeby nie zablokować rozwoju miasta. Tu jest wszędzie rozbudowane, tu jest wszędzie pobudowane. To możemy tu zbudować. Może nie, może tu na samym brzegu. I tu będę chciał też do centralnej stacji się dołączyć. Następnie kupię 3 pojazdy do przewozu poczty. Pojazd do przewozu poczty, mail truck. Kosztuje 30 tysięcy sztuka i tu jest napisane, że wejdzie 22 paczki poczty. Potrzebuję 3 takie pojazdy. Nie ten przycisk. Poczta. Raz, dwa, trzy. I zrobimy podobnie jak poprzednio. Czyli będą międzymiastówki tylko. Pierwszy będzie wozić pocztę z Wołomina do Bydgoszczy. Drugi będzie wozić pocztę z Wołomina do Krynicy. A trzeci będzie wozić pocztę z Krynicy do Bydgoszczy. Czyli znów mamy trójkąt. Dobrze.
zaczyna się tu robić całkiem duży ruch na tych drogach. Skoro cierpimy na nadmiar pieniędzy, to może warto poszukać jakichś dalszych źródeł zarobku. Ale może zrobimy sobie jednak przerwę za chwilę. Jej! Nasze trzy pojazdy tu sobie pojeżdżą. Zobaczymy za chwilę, jak się będą sprawować. Pusty, pusty i dwie paczki poczty do Bydgoszczy. Tu mamy stację numer 1. Wołomin, tu mamy stację numer 2 Krynica i tu mamy stację numer 3 Bydgoszcz. Wszystko jest widoczne na ekranie. Wszystko, co jest nam potrzebne do szczęścia. Ten się zabiera. 22 skrzynki poczty pełne. Tu Bydgoszczy dojeżdżamy. I bierzemy pocztę. Dużo nie wziął, całe 4 skrzynki. Bo tu poczty dużo nie było. Najwięcej jest w tej chwili w Wołominie. A tam zaraz dojedzie samochód i zrzuci. Na razie te samochody nam dochodu nie przywożą. I tu jeszcze otworzymy listę samochodów. Tu będzie widać też ładnie. A tu. Z tej strony, które samochody są dochodowe, a które samochody są niedochodowe. Te, które mają czarny profit, są dochodowe, te, które mają czerwony, przynoszą nam straty. No cóż, lecimy. No to pojazd numer 9 zarobił na siebie i już w tym roku prawie, że jest na zero. Za cały rok utrzymania. Brum, brum. Drugi pojazd, numer 7, też już jest właściwie w pełni na plusie. A ten trzeci, jak podowozi, to będzie. No dobra, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. A spacja miała zamykać wszystko? Trudno. Pozamykamy z palca. No tyle w tym odcinku. Serię zamierzam doprowadzić do końca. Zobaczymy, co z tego powychodzi. Jak będzie rosnąć imperium. Jak ta trasa tutaj będzie łączyć się w coraz bardziej skomplikowanych kształtach. Jak będzie się rozwijać nasza siedziba. Pojawią się samoloty. Pojawi się więcej pociągów. Później pociągi będą jeździć szybciej na dłuższych trasach. Jak to wszystko będzie się rozwijać, to zobaczymy w następnych odcinkach. A tymczasem do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku.